Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie Full Lethality Rengarem, także penetrujemy dzisiaj Rengarem różne zakamarki. Ja pieprzę te żarty, gimnazjalny humor, to jest właśnie ten sukces, to jest właśnie to, jak osiągnąć sukces, to jest przepis, kto ci ukradł helikopter? Nie wiecie kto to jest, poszukajcie sobie na YouTubie, ja wam nie powiem, że to że nie powiem wam. Także no, zostawcie suba, zostawcie ocenę i tyle. Także według mnie będzie działać na pewno i to bardzo mocno. No pieprzu. Trochę mnie napieprzył ten typek, patrz ta. Trochę mi napieprzył. Dawno Rengarem na topie nie grałem, ale dosyć łatwo będzie raczej. Użyłem ich zastaw, właśnie dlatego go wziąłem. No także jak widać, master silniejszy trochę na topie. Na początku z gry. No niepoprawnie. Spróbuję go ubić. Aha. Tak. Fuck, myślałem, że to wyjdzie. Jestem greedy ścierwem. Ale to od urodzenia. Weźmiemy sobie to, to będziemy mieli już 37 armor pena, czyli będziemy mu walili tru obrażenia w mordę. Będzie miło. Dajcie to i lecimy na topa. Potem sobie budka polecę za chwilę. Tylko tak czekajcie. Jak to się pisze w ogóle? Lethality napisałem. A, tak sobie to się da wybrać, to nie. Aha, to działa pod armor penetration nadal. Jezu. Sorki, że kicham na wyzy. Ale pobywa. Ale mu tru obrażenia w twarz teoretycznie, a i tak są dosyć małe. Fakt. No tak chyba go nie upieprzę w takiej walce po prostu. Chyba żebyś teraz by nie wpieprzył. Elo. Ty się chciałeś ze mną bić, ja gram Lethality tym. Lethality Rengarkiem, gość. Dobra, nie bądźmy ścierwem, patrzcie na to. Uczę się, hehe. Na brązie nawet się uczysz. Człowiek uczy się całe życie. Nawet grając na brązie. Co w dupę. Dobra. Nadal się wkurza na tym domu. Był wcześniej. I sobie weźmy jeszcze tak. No i mamy już 37 armor pena. No jakieś 80 coś będziemy mieli tego armor pena, nie? Bo tu mamy 10, 19 z run, mamy 27 i mamy 10 z masterek, dobrze. Mamy 29, no to mamy prawie 10 z masterek, spoko. Także no, raczej, no teraz sobie będę częściej takie filmiki robił, bo kurde po tym Garenia, o Jezu, aż chce się to nagrywać. Serio? Jak ja to puściłem? Widzieliście to? To jakiś bóg. No jakiś bóg. Skoczę na niego. Myślę, że cofnę. A, fuck. Szkoda, że go nie trafiłem. Trochę dostał w twarz. Z Xinem, ja bym chyba nawet ich dwóch zabił, jakby tu przyszedł. A, nie trafiłem go. Ale jak mi poleciało to E wtedy, kurde, już bym był 3-1, a tak to jest ten, nie 3-1. Ma 6 już, okej. Okay. Czekaj, kawalerek. W sumie nie wiem do końca jaki mam zasięg. Może się przeliczy, chłopina. Na bolu gra, no bo wie. Idzie ten Xin. Fuck, ubije mnie ten typ. Po to mam ich został. Po to Bóg dał ich został, żeby go używać. Co? W sensie Riot. Popieprzyło mi się, nie? Ale nice, dobra, trochę się skupiłem. No ale jednak czasem trzeba się skupić w tej grze, nawet w tej grze. Dobra, także 2-1 mogę ich robić spokojnie. No. Jomu, jeszcze mnie stać. No kurde, ciekawe mnie jak to będzie działało, pod aż tyle armor pena, czy tam lethality. No, tyle. Mi się tam podobają te gry. Strasznie ciekawie to działa. W sumie nawet dobre te windy wychodzą, takie, no można by nawet na nich grać, tak mi się wydaje. Dobra, z nim się nie chcę napieprzyć, bo już, chociaż pewnie już jeszcze nie miał ulta. Wezmę sobie to. A tu mam wszystkie te przecież. Jak klikam na to. Wezmę sobie to. Czekajcie, butek na cooldowny. No kupię go. No, ale to. Albo trójkę se kupię. Może se budkę trójkę kupię, bo ostatnio widziałem na Rengara. Tak grałem jakoś. Czekajcie, to mi daje 10 cooldownu, to mi nie daje nic, to też nic, czyli będę miał tylko 20%, nie 10. Kurde, to mi chyba budka poleci na cooldowny, ale jeszcze zobaczymy. Wygrywam trochę farmy, ogólnie przyjemna gierka, fajnie, fajnie. Gdzieś idziesz? Jezu, ja mam 47 armor pena, ale nie odsiedzi, w sensie lethality. Nie mam tego. Wiecie czego? Widziałem, że on wchodził tu w krzaki, także w tych mobach bym go spokojnie upieprzył. Myślałem, że... A, okej, okay. Bezmów się. W sensie jak chciał tylko tu przejść. Nie wiem do końca co zrobił ten Xin. Okej. Okay. Pójdę chyba na naszego Reda, bo nie. A mocny nawet na Rengar pod lethality. To, że Zed się czai. Ja pieprz. Jak to ponad trów chodzi, to ja się nie dziwię. Co to w ogóle było? Gościa zgwałciłem w tych krzakach. Jestem toksycznym graczem Ligi Legend. Dobra, weźmy to. Nie wiem, czy oni się zaraz nie załamią i nie poddadzą. Czekajcie, dużego butem kupił. Dajcie tego trójkę, testniemy sobie 600 plus 1100, 1700 już nie. No nie wiem co zrobić, czy mi bez ulta skoczyć. Myślałem, że do niego skoczy ten Rengar. Hmm. 1700 muszę być, jakbym go zabił, to raczej nic nie dało. Bo on nic nie jest warty prawie. A, myślałem, że we mnie użyje takiego. Szkoda. Szkoda. Xin widzę na bocie, bo już się załamał. Dobra. To nawet lepiej. Tak to miałem chociaż dwóch, nie? Chyba go z ulta polecę, nie wiem. Kurde. Gościa trochę puszuje mocno. Dobra, 1700. Cofnijmy, kupmy sobie wódkę trójkę i to główienko. To sobie teraz do Duskblade'a polecimy. Kurde, 47 mam tego Lethality, strasznie dużo. Wcześniej to było chyba tak, że one się tam zwiększało z czasem. Wiecie, że im bardziej late game, tym więcej to dawało. W sensie na początku było jakieś, nie wiem, 80% tego Lethality i to rosło do 100. No teraz chyba już jest tak, że od początku jest całe. Nie, czekajcie. Co ja pieprzę. Chodziło o to, że chyba na przykład jak macie 50 Lethality, to armor penetrujecie jakieś, nie wiem, 40, o to chodzi. Chyba. I teraz nie wiem. Jezus Maria, jakiego wytrzymałem. Jezus. Ja mam 57 tego AWP-a właśnie. Wytyfy napisał. I tyle, elo. Wytyfy mordeczko. Aj, jeszcze to nam redukuje przecież. Przecież to jeszcze redukuje 10 armora. Czy ja to zrobię? Się zastanawiam. A poczekam sobie tego Xina dla jaj. Tylko nie wiem, czy ja go zapieprzę tak naprawdę. A on tam jest, dobra. No to cofnijmy. Mamy nadal ulti, kurde, mamy tyle rzeczy jeszcze. To bym... nie stać mnie. Kiepściuch, no dajcie to. Nie, no patrzcie na to. Nie kupowałem butów, ostatnie gierki były takie... Kupuję buty, każda gierka, ludzie, mistrzostwo świata. Gameplay wrócił na swój poziom i zostanie tam na wieki. Albo może chociaż tam na kilka gier. Dobra, wszystko się nagrywa pięknie. Master, nie wiem, czy nie poszlawka, a może czyści dżunglę? Nie wiem. Jeżeli Zeda zabija Veigar na solo i tak z dupy, to wiedz, że coś się dzieje. Ciekawie nawet butek trójka na Rengarze. Dlatego w sumie Black Cleaver też jest dobry, bo wtedy macie strasznie dużo movement speeda. Idę go zabić. Jezus Maria! Idę się kąpać, okej. Okay. Powodzenia. No. A no D. Chce się no. Się boi wyjść dalej. Siema. Tak powinno to wyglądać wtedy w Irli. Fajnie działa. Mógłbym sobie to zbudować, ale wolę Duskblade'a. Nie, ja zbuduję Duskblade'a w sumie. Możemy sobie to zostawić w ogóle. Nie wiem, co ja pieprzę teraz. Kurde, strasznie się przyjemnie gra. No dawno Rengarem też się grałem, bo ostatnio praktycznie w ogóle nie grałem rakietów u siebie. A tu proszę państwa, takie zaskoczenie. W sumie grałem swoim mainem na broni, więc czego ja się spodziewałem. Gdybym przegrał, no to bym się powiesił, ale że gram dobrze nawet. Elo mordeczko. Idziemy na topa, bo nam to weźmie. 10 sekund. O, puszujesz, okej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elo, elo, elo. Masz buta chociaż? Siema. Pięknie się gra. Piękna gierka. Po prostu piękna gierka. Cofnijmy. Kupimy Duskblade'a. Będziemy mieli trochę więcej tego Robot PNO 5. Okej. Zawsze coś. I sobie polecimy za chwilę znowu to główienko. Kurde, przyjemna gierka w mój. Nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze. 62 tego mam główna, okej. No wiecie, Garen działał, Rengar, no nie spodziewałem się, żeby nie działał, bo zawsze im grałem coś dał Arbor Pena, ale nie aż tyle. Także no, działa tak samo dobrze. No lepiej działa niż Garen w sobie, bo jednak to jest asasyn. Tak, padłem. Padnę. Wow! Padłem! Da się. Tak, no ja mogę oczywiście. Ja mogę paść. Nawet z tureta. Spoko. Nic się nie stało. Jednak u mnie wydaje mi się, że nawet jakbyśmy... nawet jakby wziął inhibitor teraz. To ja i tak wykieruję tą grę. Po prostu chcę sobie napieprzyć tego Armor Pena, a później lecę w nich ostro, bez... No bez nie wiem czego, bez litości, o. Bardzo ładnie, że się to zagrał. Patrzcie, ja zabiłem jego linię, ten przyjdzie nafidować moją. Wszystko na swoim miejscu. Przyjdzie nafidować moją. W dupę. Kościu, po co ci ta asysta? Jezus Maria, jak on zniknął. Fajnie, że to jest... Jezus Maria, przyjechał, ale kryta 100% tru. Kumacie to? Ja walę ze swojej erki. Kryta 100% tru leci. Jezus Maria. To jest tak chore. Nie wiem, czy nie będzie trzeba sprzedać buta i kupić tego. I kupić Infi. Żeby mieć no, chore obrażenia, chore tru. Fuck, jak już drewniano postawiłem tego warda. Dobra. Nie mam lifestyla, to też jest malutki problem, ale spokojnie. Za szybko zabijamy, nie potrzebujemy go. Infernal. Przydałby się. Faka, mogłem to wziąć. Jezu, zabił mnie. A mogłem wziąć tego Drake'a. A żem spieprzył to. No, spieprzyłem. Mogłem to jednak wziąć. Dobra, tam. 72 Armor Pena. Nieźle. O, co się na to? To sobie teraz to poleci. Nie, Last Whispera chyba. No, Last Whisper teraz. Last Whisper. Gdzie on jest? Last Whisper, la. Co w dupę? Co w dupę? Odbijam mi od tego nagrywania cały dzień. Master, wytyfy report. Dawajcie mi tutaj. Dajcie mi jakiegoś godnego przeciwnika. Dobra, pokażę wam co robić, jeżeli wiecie, czujecie, że jednak trochę tracicie kontrolę nad grą. Troszeczkę czujecie, że tracicie kontrolę nad grą. Idziecie na topa, bierzecie wszystkie turety i tyle. Właśnie tak zrobię. Why report the name? I help you to win. Bardzo nieładnie się zachowujesz, pisząc takie coś. Turety no nie wchodzą jakieś duże obrażenia. Dodatkowe w sensie. Ej, każdego zabiję już w tej grze. Dobra, to mam dodatkowo 20% AD. Dziwnie, myślałem, że on użył tego. Kurde, mocny Xin. Xin mocna. Xin mocnawy. Ale tak to. Tu jest ją mu. Pod jedynkę sobie to ustawiam. Nie, pod dwójkę sobie. Przydałby mi się lifesteal, ale pieprzę go. To jest full armor pen. Czyli full lethality, czyli penetrujemy Rengarem. Właśnie. No za szybko to zabija, nie potrzebuję lifesteala. Pieprzę lifesteal. 35 fragów, ja mam 16, no nie jest tak dużo, więc w sumie aż tak mocno karuję tej gry. 460 movementa? What the fuck? Czułałeś tyle movementa. A, Boże, przecież wszystkie te lethality dają movementa. No tak. What the? Co? Gościu zniknął. No gościu po prostu zniknął, no nie wiem gdzie on się podział. Halo, widzieliście gdzieś Mastera? Dobra, weźmiemy jeszcze tego tureta. Dosyć szybko leci. No ale wiecie, 3 itemy na armor pena zbudujecie w sumie. Bez tego Last Whispera już macie 77 armor pena, także nie jest aż tak potrzebny, w sumie w ogóle nie jest. Za łatwo wam idzie. Yeah! Yeah! O, faktycznie nic nie ma. Zeda gdzieś zgubiły chłopy. O ty chamie. Wziął mi dużego tego. Śmieć. Weźmy sobie szybko tego tureta. Dawać tego turecieka. O, ten Zed, nice DMG. Jeszcze 10 armor pera mam z tego, z exhausta. No Jezus Maria. Patrzcie za ile ją za E uderzę. Za 450 zł dał. To było śmieszne. Widzieliście to? Chcesz się bić, czy co? Co jest? A, może zniknął mi ten. Chciałem w niego skoczyć i nagle tak odskoczyłem. Ciekawie. Ops. 500 go uderzyłem z E. No Jezu, jestem jak jakiś mage. Tego tu już malutko. Nie ma ulty, to tak. Fakt, z jami. Takim głównym. Trochę zbyt Głęboko. Tutaj czy tam. Dobra, mam 87 armor pena i 45%. Taki, to jest mój ostateczny build w sumie. Łódka możliwe, że sprzedam, bo te itemy bardzo dużą movementę dają. Mam 470 movementę, no 427 miał. Spokojnie mogę to zrobić i kupię sobie w to miejsce Infinity Edge. I wtedy kurde. Ludzie, z Infi, jak ja wskoczę w gościa, zadam mu kryta za 1000, to to będzie 1300 mu zadam wtedy. Jezu. No zadaję true obrażenia w ludzi, no ludzie, no ma. Najpierw się nalicza 45%, więc gościowi najpierw, a nie, bo to jest dodatkowego armora, czyli tylko w Malphite'a w sumie, ale ten gościu nic, ten gościu ma, dobra. Czyli najpierw mu zbijam do 50 armora, a później leci Lethality, czyli ma minus kilka tam. Czy to jest ciekawe? Gdzie ty gościu idzie? The fuck! Kryt za 900 w typka i co 900 trup. Takie rzeczy. 900 trup DMG, lepszy niż Camel. Dobra, chyba będziemy powoli zamykać tą gierkę z tego co widzę, bo no nie ma tu za bardzo już co do roboty. Mam full builda. Mam wluj movementa. 470 WT, Jezus ładnie. Dobry ten Rengar. No, ciekawy ten build tak naprawdę. No on dosyć dobrze działa, tylko za dużo tych hitełków dla tego, na Lethality, ale jeden mniej. W sensie zamiast tego, Last Whisper będzie potrzebny jest tak naprawdę. No i to, czyli mamy dwa itemy. Te trzy itemy to chyba wszędzie zawsze na Rengarze już teraz budować. Tak to przynajmniej wygląda. Dziwacznie. Dzięki. Co? Co w mordę? Co? Co to było? Nie wiem co się dzieje. Heala użyłeś, bardzo dobrze go użyłeś. Tak się używa heala. Heal Jhin? Użył heala. W ogóle to jest Blood Moon Jhin, tak mi się wydaje. Fajne nawet. O, nie używa się. Znowu jakiś bóg. Myślałem, że Malphite będzie chciał ulti dać. Aha. Czekajcie, zaraz tego. Ile kosztuje Infi? 3600, czyli muszę zebrać jeszcze 400 golda. Tak się powinno grać Rengarem. Cofam. Gościa po prostu... No zniknął, no ludzie, co tu można powiedzieć inaczej? Dobra, ile one mają movementa? Zaraz sprawdzimy. Mam 524 AD i w tym 87 armor pena i 45%. Mam 433 movementa. Jak dla mnie pięknie. Szkoda, że Infernala nie wzięli, bo bym miał z 550 AD, a to wszystko wchodzi trudniej. Gdzie jest reszta tego teamu? CO?! Przecież ja 1400 mu zadałem, jak w niego wskoczyłem, kumacie to? Ja nie wiem co się dzieje. Nie Barona zrobili, poza tym ciekawe. Bardzo mi się... 14 level master. No Morgana to no, sama powstanie. No fajnie, teraz. Pasty. Nie wiem za bardzo co teraz zrobić. Chyba spuszuję topa. Bo to u nich tak zwykle nie żyje. Spuszymy sobie szybko topa. No, spuszymy topa, bo mam full builda, kurde, co ja to będę przynurzał. Weźmy sobie topa. Gdzie jest top? 1300 krytego. Nie, strasznie mocny build według mnie, strasznie działa. Ciekawi mnie jakby to działało na wyższym elo. Dawać mi te mopki. Sery. CO?! Co to? Tak, a mogłem próbować lać tego Xina, a chciałem uciec do krzaków i na niego skoczyć, tak jakoś go ograć, ale jednak przeliczyłem się. No nie mam już co kupować. Jest ta gierka. No master na topie według mnie dosyć słaba postać. Na brązie no dosyć słaby. Ta Morganka jak zapieprza, nie źle. Oni już chyba o was wiedzą? Nie, dziwne. Dobra, to pójdę sobie jakoś, no spuszuję tą grę. Bo z tego co widzę, no gierka się może przedłużyć mocno, przez to, że no mój team jest no nienormalny, tak? No, to dużo... No hita mnie zabił. 87 armora? Ops, ktoś tu ma 0 armora? Nie, bo ja mam jeszcze dodatkowo... Nie, ona nie ma żadnego armora, no po prostu 87, a tu ma 0. Tej wale tru 500 obrażeń każdym hitem. Nie. Nie uciekaj. Patrzcie na to. Nie trafiłem jej z ulty. Wybuchniesz? Nie dobry cię? Dawaj w niego W, czy tam E, czy co to jest za spell. To było dosyć słabe co zrobiłem. W sumie, bo mogłem zabić, ale nie trafiłem jej z Erki. Więc co to było akurat słabe? To było akurat dosyć słabe, słabiutkie. Dajcie może tutaj takie ciastko zjem, nie? Ciastko na wizji. Gadanie z pełną gębą. Ale prawo. Idę na kolację. Smacznego. Smacznego. 2 minuty ze 2. Okej. 2 minuty kolacji. To prawie jak cygan. Cygan jak idzie na kolację, to wynosi ze sobą do domu. Ja przegłupoty. Mam 24 fragi. Nawet nieźle. Pójdę botem, bo ta gra nie ma sensu, jeżeli będę się z nimi napieprzał, bo no nie wiem czy zabiję jeszcze wszystkich w tej grze, czy to jest możliwe. Teraz byłoby. Ale spuszuję botem. Tyle. Chyba mój team właśnie przegrał. Ja pierwszy przegram tą grę za to. Ktoś żyje? Ktoś zabiliście się. Ten ulti użył, żeby puczować, czy mi się wydaje? Cholera, ma 500 moment, prawie lecę. Jezus Maria. Pogrom! Go zabiłem prawie na hita. Bardzo ładnie to wyglądało. Dajcie tutaj. Kurde, nie wiem czy to wygram, teraz się zastanawiam, trochę za ordoforii gadałem. Jezu, przegram to. Nie, dobra, zabili. Nie no, wygram tylko, po prostu muszę z teamem połazić. I powinno być tacy. Ale jak zwykle przedłużam grę. Ach, cholera. Nie wiem czy potrzebnie Mastera goniłem. Czy nie mogłem kogoś lepszego zabić? Działa ten Rengar mocno, ale no, wiadomo, im dalej, tym ludzie mają lepsze buildy. Coraz trudniej jest zabijać. Znaczy łatwo jest zabić, ale coraz trudniej jest zabijać kilku. O. Także no i jeszcze Xin. Nawet nieźle działa na Rengara. No ale w sumie Rengar to asasyn, on tak musi zaskoczenia zabić, tu wtedy być, a tak to... O, Baron. Dobra, Barona będę musiał wziąć. Idę. Tylko... Boże, nie padnijcie. Dawajcie. 430 momentek. Złapiecie kogokolwiek. Dobra, całym teamem jesteśmy na midzie. Teoretycznie jak wygramy teamfight, to wygraliśmy grę. Wygraliśmy teamfight, wygraliśmy grę. Push Veigar. No on to skończy. Dobra, także bardzo przyjemna gierka, tak jak mówiłem. Czemu bijesz tam ten piórę, ten, nie, to nie ma znaczenia w sumie. Przyjemna gierka, mi się podobała w sumie. Była ciekawa. Ale ładnie się ich wyrżnęło, no. Kurde. 10 sekund on skończy tą grę. No, także. Kurde, no przedłużamy trochę tą grę. No już no nie ma nic ciekawszego, nie? Kończ tego gościu i miejmy to z łapę. Także no, jeżeli się podobała taka gierka, zostawcie cenę, zostawcie suba. I tyle, no, piszcie w komentarze jak tam w ogóle u was, jak wam mija dzień w ogóle. Na razie.